już do Winicjusza. Przez zaufanego niewolnika posyłam ci z Ancjum ten list, na który, jakkolwiek ręka trwa więcej do miecza i do włóczni niż do pióra przywykłam, nie mam, że przez tegoż samego wosłańca bez zbytnej zwłoki odpiszesz. Zostawiłem cię na dobrym śladzie i pełnego nadziei. Tuszę więc, że alboś już słodkie żądze w objęciach Ligi ukoił, albo że ukoisz je zanim prawdziwy zimowy wicher powieje na kampanię ze szczytów w Sorakte. O mój Winicjuszu, niechaj ci mistrzynią będzie złota bogini Cypru, ty zaś bądź mistrzem tej ligijskiej jutrzenki, która ucieka przed słońcem miłości. A pomnij zawsze, że marmur sam w sobie, choćby najdroższy, jest niczym i że prawdziwej wartości nabiera wówczas dopiero, gdy go w arcydzieło przemieni ręka rzeźbiarza. Bądź takim rzeźbiarzem, ty karissime. Kochać jest nie dość. Trzeba umieć kochać i trzeba umieć nauczyć miłości. Wszak rozkosz odczuwa i pleps, i nawet zwierzęto, lecz prawdziwy człowiek tym się właśnie od nich odróżnia, że ją niejako w szlachetną sztukę zamienia. A lubując się nią, wie o tym. Całą jej boską wartość w myśli uprzytamnia, a przez to nie tylko ciało, ale i duszę nasyca. Nieraz, gdy tu pomyślał o czczości, niepewności i nudzie naszego życia, przychodzi mi do głowy, że ty może i lepiej wybrałeś, i że nie dwór Cezara, ale wojna i miłość są dwiema jedynymi rzeczami, dla których się rodzić i żyć warto. W wojnie byłeś szczęśliwym bądź w miłości. A jeśliś ciekaw, co się dzieje na dworze Cezara, ja ci o tym od czasu do czasu doniosę. Siedzimy teraz w Ancju i pielęgnujemy nasz niebiański głos. Czujemy zawsze jednak nienawiść do Rzymu, a na zimę zamierzamy się udać do Bajae, y, aby wystąpić publicznie w Neapolis, którego mieszkańcy jako Grecy Lepiej potrafią nas ocenić niż wilcze plemie zamieszkujące po Tybru. Zbiegną się ludzie z Bajae, Popeji, z Puteoli, z Kumae, ze Stabiów. Oklasków niewieńców nam nie zabraknie. I to będzie zachętą do zamierzonej wyprawy do ahaii A pamięć małej Augusty? Tak, jeszcze ją opłakujemy. Śpiewamy hymny własnego układu, tak cudne, że Syreny z zazdrości pochowały się w najgłębszych jaskiniach amfitryty. Słuchałyby nas natomiast delfiny, gdyby im nie przeszkadzał szum morza. Boleść nasza nie uspokoiła się dotąd. Pokazujemy więc ją ludziom we wszystkich postaciach, jakich naucza rzeźba, bacząc przy tym pilnie, czy nam z nią pięknie. I czy ludzie umieją się na tej piękności poznać? Ach, mój drogi, pomrzemy jako błazny i komedianci. Spodziewaliśmy się tu, jak ci wiadomo, Tyrydata. Tymczasem Wologezes napisał list obraźliwy. Ponieważ podbił Armenię, prosił, żeby moją zostawić dla Tyrydata, bo jeśli nie, to i tak jej nie odda. Czyste drwiny. Więc postanowiliśmy wojnę. Korbulon dostanie taką władzę, jaką za czasów wojny z rozbójnikami morskimi miał wielki Pompejusz. Była jednak chwila, że Nero wahał się. Boi się widocznie sławy, jaką na wypadek zwycięstw może uzyskać Korbulon. Namyślano się nawet, czy naczelnego dowództwa nie ofiarować naszemu Aulusowi. Sprzeciwiała się Popea, której cnota Pomponii jest widocznie solą w Życie samo w sobie byłoby niezłe, gdyby nie miedziano brody. Dzięki jemu człowiek czasem brzydzi się samym sobą. Próżno uważać walkę o jego łaski za jakiś wyścig cyrkowy, za jakąś grę, za jakieś zapasy, w których zwycięstwo sklebia miłości własnej. Ja wprawdzie często sobie to tak tłumaczę. A jednak czasem wydaje mi się, że jestem takim chilonem i niczym lepszym od niego. Gdy ci przestanie być potrzebny, Przyślij mi go, polubiłem jego budującą rozmowę. Pozdrów ode mnie twą boską chrześcijankę, a raczej proś jej w moim imieniu, by nie była dla ciebie rybą. Donieś mi o swym zdrowiu, donieś o miłości, umiej kochać, naucz kochać i żegnaj. M.C. Winicjusz do Petroniusza Ligi nie ma dotąd. Gdyby nie nadzieja, że ją wkrótce odnajdę, nie otrzymałbyś odpowiedzi. Bo gdy życie się mierzi, to i pisać się nie chce. Chciałem sprawdzić, czy Hilon mnie nie oszukuje. I tej nocy, której przyszedł po pieniądze dla Eurycjusza, okryłem się płaszczem wojskowym i poszedłem, niepostrzeżenie za nimi chłopcem, którego mu dolałem. Gdy przyszli na miejsce, śledziłem ich z daleka, ukryty za słupem portowym. I przekonałem się, że już nie był zmyśloną postacią. Działo się to w dni przynajmniej dwanaście od twojego wyjazdu. Od tej pory Hilon był u mnie kilkakrotnie. Sam mi powiadał, że nabrał między chrześcijanami wielkiego znaczenia. Mówi, że jeśli Ligi dotąd nie znalazł, to dlatego, że ich jest już nieprzeliczone mnóstwo w samym Rzymie. Więc nie wszyscy się znają i nie wszystko mogą wiedzieć, co między nimi się dzieje. Są też ostrożni i w ogóle małomówni. On jednak zaręcza, że byle dotarł do starszych, których prezbiterami zowią, potrafi od nich wszystkie tajemnice wydobyć. Kilku już poznał i próbował ich badać, ale ostrożnie, by poprzez pośpiech nie wzbudzić podejrzeń i nie utrudnić dzieła. I chociaż czekać ciężko, chociaż nie staje cierpliwości, czuję, że ma słuszność. I czekam. Dowiedział się już także, że na modlitwy mają wspólne miejsca. Często zabrałamy miasta, w pustych domach, a nawet w arenariach. Tamże czczą Chrystusa, śpiewają i ucztują. Miejsc takich jest wiele. Hilon przypuszcza, że Ligia chodzi umyślnie do innych niż Pomponia, dlatego żeby ta w razie sądu i badania śmiało mogło zaprzysiąc, że o jej schronieniu nie wie. Być może, że presbiterowie. Doradzili jej tę ostrożność. Gdy Chilon pozna już te miejsca, będę chodził z nim razem. Jeśli bogowie pozwolą mi ujrzeć Ligię, przysięgam ci Najowisza, że tym razem nie ujdzie z rąk moich. Ty mówisz, że trzeba umieć kochać. I ja umiałem mówić z Ligią o miłości. Ale teraz tylko tęsknię. Tylko wyczekuję Chilona. I w domu jest mi nieznośnie. Żegnaj. Po długich dniach oczekiwania, Hilon przyszedł wreszcie z twarzą tak posępną, że młody człowiek zblatł na jego widok i, skoczywszy ku niemu, zaledwie miał siłę zapytać: Nie ma jej między chrześcijanami? Owszem, panie odpowiedział Hilon ale znalazłem między nimi Glauka, lekarza. O czym mówisz i co to za jeden? Zapomniałeś więc, panie, o starcu, z którym wędrowałem z Neapolis do Rzymu i w którego obronie straciłem to, to dwa palce, których strata nie pozwala mi utrzymać pióra w dłoni. Rozbójnicy, którzy porwali jego żonę i dzieci, pchnęli go nożem. Zostawiłem go konającego w gospodzie pod Minturanae i opłakiwałem go długo. Niestety przekonałem się, że żyje dotąd i należy do gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Winicjusz, który nie mógł pojąć, o co chodzi, zrozumiał tylko, że ów Glaukus stanowi jakąś przeszkodę w odnalezieniu linii, więc potłumił gniew, którym wzbierał, i rzekł. Jeśliś go bronił, to powinien ci być wdzięczny i pomagać. A dostojny trybunie. Nawet bogowie nie zawsze bywają wdzięczni, a cóż dopiero ludzie. Tak, powinien mi być wdzięczny. Na nieszczęście jednak jest to starzec słabego umysłu. Przećmionego przez wieki zmartwienia, z którego do powodu nie tylko nie jest mi wdzięczny, ale jak dowiedziałem się właśnie od jego współwyznawców, oskarża mnie, że się zmówił z rozbójnikami i że to ja jestem powodem jego nieszczęść. Oto mi nagroda za dwa palce. Jestem pewny, łotrze, że tak było, jak on mówi, rzekł winicjusz. Tedy wiesz więcej od niego, panie, odpowiedział z godnością Hilon. On bowiem tylko przypuszcza, że tak było. Co jednak nie przeszkadzałoby mu wezwać chrześcijan i pomścić się na mnie okrutnie? Uczyniłby to niechybnie, inni zaś równie niechybnie by mu pomogli. Szczęściem nie wie mego imienia. W domu zaś modlitwy, w którym spotkaliśmy się, nie dostrzegł mnie. Ja jednak poznałem go od razu. I w pierwszej chwili chciałem mu się rzucić na szyję. Wstrzymała mnie tylko roztropność i zwyczaj zastanawiania się nad każdym krokiem, który zamierzam mu czynić. Co mnie to obchodzi? Mów coś widział w domu modlitwy. Ciebie nie obchodzi, panie, ale mnie obchodzi. Zupełnie tyle ile własna moja skóra. Ponieważ zaś chcę, by nauka moja mnie przeżyła, wolę się wyrzec nagrody, jaką mi obiecałeś, niż narażać życie dla marnej mamony, bez której jako prawdziwy filozof życi szukać boskiej prawdy potrafię. Lecz Vinicius zbliżył się ku niemu z twarzą złowrogą i począł mówić stłumionym głosem: A kto ci powiedział, że z ręki glauka prędzej cię śmierć spotka, niż z mojej? Skąd wiesz, psie? Czy cię zaraz nie zakopią w moim ogrodzie? Hilon, który był tchórzem, spojrzał na Winicjusza i w mgnieniu oka zrozumiał, że jeszcze jedno niebaczne słowo, a zginie bez ratunku. Będę, będę jej szukał, panie, i znajdę ją! zawołał pośpiesznie. Nastało milczenie, w czasie którego słychać było tylko szybki oddech Winicjusza i odległy śpiew niewolników, którzy pracowali w ogrodzie. Po chwili dopiero Grek spostrzegłszy, że młody patrycjusz uspokoił się już nieco, poczuł mówić: Chciałem ci tylko powiedzieć, że szukanie jej połączone jest teraz z wielkim dla mnie niebezpieczeństwem. Wątpiłeś w swoim czasie, czy jest na świecie Eurycjusz, a chociaż na własne oczy przekonałeś się, że syn mojego ojca mówił ci prawdę, posądzasz teraz, żem ci wymyślił Glaukusa. Niestety, gdyby to on był tylko wymysłem. Gdybym mógł z zupełnym bezpieczeństwem chodzić między chrześcijan, tak jak chodziłem dawniej, odstąpiłbym za to tę biedną, starą niewolnicę, którą kupiłem trzy dni temu, aby miała pieczę nad moim wiekiem i kolestwem. Lecz Glaukus żyje, panie. I gdyby mnie raz ujrzał, to byś mnie nie ujrzał więcej. A w takim razie kto by ci odnalazł dziewicę? Do czego zmierzasz? Jaka jest rada i co chcesz przedsięwziąć? spytał Winicius. Chcę panią usunąć, miglałka. Albowiem póki on żyje i życie moje i poszukiwania w ciągłym są niebezpieczeństwem. Najmniej więc ludzi, którzy go zatłuką kijami, ja ich zapłacę. Zedrą cię panie i będą później wyzyskiwali tajemnicę łotrów, w Rzymie jest Tylu, ile ziaren piasku w arenie Nie uwierzysz jednak, jak się drożą Gdy uczciwy człowiek Potrzebuje wynająć ich łotrostwo Nie, dostojny trybunie A nożby wigilowie Schwytali zbójców Na zabójstwie Ci niewątpliwie by wyznali, kto ich wynajął Miałbyś kłopot Mnie zaś nie wskażą Bo im imienia swego nie powiem Źle robisz, że mi nie ufasz Albowiem, pomijając nawet moją rzetelność, pomni, że tu chodzi o dwie inne rzeczy: o moją własną skórę i o nagrodę, jaką mi przyrzekłeś. Ile ci potrzeba? Potrzeba mi tysiąc sestercji, albowiem zwróć pani uwagę, że muszę znaleźć łotrów uczciwych takich, którzy by wziąwszy za zadatek, nie zniknęli z nim razem bez wieści. Za dobrą robotę dobra zapłata. Przydałoby się też coś i dla mnie, na obtarcie łez, które wyleje z żalu nad glaukiem bogów, biorę na świadectwo, jakem go kochał. Jeśli dziś dostanę tysiące stercji, za dwa dni dusza jego będzie w Hadesie, i tam dopiero jeśli dusze zachowują pamięć i dar myśli, pozna, jakem go kochał. Ludzi znajdę dziś jeszcze. I zapowiem im, że od jutra wieczór za każdy dzień życia oglauka strącam po sto sestercji. Mam też pewien pomysł, który mi się wydaje niechybnym. Winic już raz jeszcze przyobiecał mu żądaną sumę, lecz zabronił mówić więcej o oglauku. A natomiast zapytał, jakie inne przynosi nowiny, gdzie przez ten czas był, co widział i co odkrył. Lecz Hilo. Niewiele nowego mógł mu powiedzieć. Był w dwóch jeszcze domach modlitwy i uważał pilnie na wszystkich, a zwłaszcza na kobiety, ale nie spostrzegł żadnej, która byłaby podobną do Ligii. Chrześcijanie jednak uważają go za swego, a od czasu, gdy dał na wykupno syna Eurycjusza, czczą go, jako człowieka, który wstępuje w ślady Chrystosa. Dowiedział się też od nich, że jeden wielki prawodawca, niejaki Paweł Starsu, znajduje się w Rzymie, uwięziony skutkiem skargi podanej przez Żydów i postanowił się z nim poznać. Ale najbardziej ucieszyła go inna wiadomość, mianowicie, że najwyższy kapłan całej sekty, który był uczniem Chrystusa i któremu tenże powierzył zarząd chrześcijan całego świata, ma także lada chwila przyjechać do Rzymu. Wszyscy chrześcijanie zechcą go oczywiście widzieć i słuchać jego nauk. Nastąpiły jakieś wielkie zebrania, na których i on Hilo, będzie obecny. A co więcej, ponieważ w tłumie ukryć się łatwo, więc wprowadzi na nie i winicjusza, wówczas odnajdą ligię na pewno. Gdy Glauka raz się usunie, nie będzie to połączone nawet z wielkim niebezpieczeństwem. Zemścić, zemściliby się oczywiście i chrześcijanie, ale w ogóle to są ludzie spokojni. Tu Chilon począł opowiadać z pewnym zdziwieniem, że nie dostrzegł nigdy, bo oddawali się rozpuście. Zatruwali studnie i fontanny, by byli nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego, czcili osła lub karmili się mięsem dzieci. Nie, 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 tego nie widział. Zapewne, że znajdzie między nimi i takich, którzy za pieniądze sprzątną Glauka, ale nauka ich, o ile mu wiadomo, do żadnych zbrodni nie zachęca. Owszem, każe urazy wybaczać. już słów Hilona słuchał z radością. Jakkolwiek uczucie jego dla Ligi przybierało pozory nienawiści, doznawał ulgi, słysząc naukę, którą i ona, i Pomponia wyznawały – nie była ani zbrodniczą, ani plugałą. Powstawało w nim jednak jakieś niejasne poczucie, że to ona właśnie, że to ta nieznana mój tajemnicza cześć dla Chrystusa stworzyła rozdział między nimi a ligią, więc począł zarazem bać się tej nauki i nienawidzić jej.